Kochani, jest to dzień 20 naszego wyzwania, co oznacza, że kiedy skończycie oglądać to wideo, dobijecie do 2/3 drogi. A tak w ogóle to dzień dobry w ten zacny poranek i dzisiejsza lekcja będzie o słówkach, które mają co najmniej podwójne znaczenie. Innymi słowy, w zależności od kontekstu, będą oznaczały one coś innego. Słówko numer 1 to jest wood. Może oznaczać zarówno drewno, takie drewno na opał, ale również las, synonim do forest. Drugie, czyli right. Na przykład that's right, czyli zgadza się, poprawnie. Albo przeciwieństwo left, czyli right, prawo, left, lewo. Numer 3 to jest type, czyli to może być typ, rodzaj, na przykład what type of coffee do you like? Ale może oznaczać również pisanie na komputerze. Kiedyś oznaczało to również pisanie na maszynie, acz wiecie, dzisiaj już na maszynie nikt nie pisze. Current. I jeżeli musielibyście wynieść z tego wideo tylko jedno słówko, to chciałabym, żeby to było właśnie to. Na pewno wrócę do tematu w przyszłości, ale musicie wiedzieć, że bardzo dużo osób używa słówka actual, mając na myśli aktualny, i to jest ogromny błąd. Actual, a właściwie actually, to jest tak właściwie, nieaktualnie. Jeżeli chcecie powiedzieć aktualnie, to powiecie currently. Dlatego też current oznacza bieżący, albo drugim naszym znaczeniem będzie prąd. Engaged, czyli albo zaręczony, na przykład he is engaged, on jest zaręczony, albo somebody can be engaged in something, czyli ktoś może być zaangażowanym w coś. Engaged in, zaangażowany w. I ostatnie słówko na dzisiaj to jest date. To może być randka, ale może oznaczać też konkretną datę.